Kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że wszystko u Was cudownie. Zbliża się nowy rok i wiem z rozmów z Wami, że wiele z Was będzie miało postanowienie noworoczne, aby zadbać o swoją sylwetkę, aby osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę i w związku z tym pojawiają się również i stale przewijają pytania o odpowiednią odzież na trening. Jakie leginsy wybrać tak, aby podkreślały naszą sylwetkę, nasze atuty, a nie podkreślały naszej niedoskonałości. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, natomiast to, jak leżą na nas leginsy, w dużej mierze zależy od poziomu ich kompresji. Zaraz Wam wytłumaczę, o co dokładnie chodzi z tą kompresją. Najprostszymi słowami, tak abyście mogły wybrać leginsy idealne dla siebie. Mamy wysoki, średni i niski poziom kompresji. Zaraz pokażę Wam, które leginsy mają wysoki, które średni, który niski. Zobaczycie, jak one leżą. Ja jako osoba aktywna fizyczna wiem, jak ważny jest strój na trening i to, aby po pierwsze był praktyczny, wykonany z dobrego materiału, niepotliwy, porządny, trwały, wygodny, ale też wiem, jak ważna jest strona wizualna. Kiedy ja jestem ubrana w strój, który jest dopasowany do mojej sylwetki, czuję się pewna siebie, czuję, że nic mi się nie wylewa gdzieś po boku, a wręcz jestem opięta idealnie w tych miejscach, w których powinnam i moja sylwetka jest optycznie nawet wyszczuplona, od razu czuję się lepiej. I pokażę Wam, które stroje warto wybrać, aby podkreślić tą sylwetkę. Myślę, że dziewczyny możemy być ze sobą szczere. Ja jestem kobietą, wy jesteście kobietami, ten filmik kieruje do kobiet. Jeżeli macie pójść na trening i macie na sobie leginsy, które Was optycznie pogrubiają, z których przy każdym ruchu wylewa Wam się boczek, wylewa się brzuch, jestem z Wami w 100% szczera, myślę, że każda z nas przeżyła coś takiego. A jeżeli macie leginsy, które idealnie trzymają Wam wszystko, wyszczuplają Was optycznie i są do tego mega wygodne, nie krępują Wam żadnego ruchu, to taki trening będzie dużo bardziej efektywny i taki trening będzie dużo bardziej wydajny i zmotywuje Was do kolejnego treningu, niż ten, gdzie po prostu męczyłyście się i czułyście się w trakcie treningu źle same ze sobą. Jakbym miała Wam w skrócie wyjaśnić, czym dla mnie jest poziom kompresji, im większy jest poziom kompresji, tym bardziej nasza sylwetka optycznie jest wyszczuplona, tym bardziej ten materiał jest taki obcisły, przylegający, tym bardziej trzyma nasze całe ciało, że tak powiem, w kupie, żeby ono się gdzieś tam nie rozlewało w tych leginsach. Na przykład te leginsy, które mam teraz na sobie z Bokower, mają wysoki, najwyższy poziom kompresji, są to leginsy bezszwowe i zaraz Wam powiem bezpośrednio, krok po kroku o atutach takich leginsów. Leginsy, które mam teraz na sobie, są w kolorze czarnym i oprócz noszenia ich na trening, noszę je również na co dzień, z tego względu, że wysoki poziom kompresji bardzo modeluje sylwetkę. Dla mnie wysoka kompresja równa się wymodelowana sylwetka i zaraz zobaczycie, jak pięknie leginsy z wysokim poziomem kompresji modelują sylwetkę i będziemy schodzić coraz niżej z tym poziomem kompresji, żebyście mogły zobaczyć różnicę. Leginsy, które mam teraz na sobie, mają wysoki poziom kompresji, tak samo jak leginsy, które Wam tutaj pokażę w kolorze szarym. Teraz jak już zdjęłam te leginsy z wieszaczka, możecie zobaczyć, jak wygląda ten materiał z wysoką kompresją. Przede wszystkim jest on bardzo opinający, ale nie wrzynający się w ciało. To znaczy, że jeżeli macie wysoką kompresję, to Wasze ciało będzie wymodelowane. Wszystko będzie, tak jak widzicie, te leginsy wszystko trzymają na miejscu. Nic nam się nie wylewa. Natomiast przez to, że są to leginsy bezszwowe, żadne szwy, przez to, że te leginsy są obcisłe, nie wbijają nam się w ciało i nie powodują, że cokolwiek gdzieś nam się tutaj boczek wyleje, brzuszek wyleje. Dziewczyny, możemy być chyba ze sobą szczere, prawda? Takich problemów po prostu tutaj przy tych leginsach nie będzie. Ja te leginsy, które mam na sobie, to jest ten sam model z wysoką kompresją, ja te leginsy noszę na co dzień i one są dla mnie niezwykle wygodne, bo przez to, że nie mają szwów, nie krępują ruchów i z ręką na sercu Wam powiem, że odkąd pierwszy raz założyłam leginsy bezszwowe na siebie, tak nigdy w życiu nie wróciłam do normalnych leginsów, noszę już tylko i wyłącznie bezszwowe, a na stronie Bokower też macie tak naprawdę tylko odzież bezszwową, co jest fantastyczne i macie tam ogromny wybór i kolorystyczny i różnych modeli. Ten model charakteryzuje się przede wszystkim wysokim stanem, czyli zakrywa nam brzuch i dół brzucha, który często jest problematyczny. Ma szeroki pas wyszczuplający brzuch, opinający tutaj, nie podkreślający boczki, a opinający je i wyszczuplający. Do tego z tyłu mamy wbudowany push-up. Natomiast przez to, że leginsy są z materiału kompresyjnego i są opinające, wiele pań na przykład z większymi pośladkami mogłoby się martwić, że nie wcisną się w te leginsy. Otóż zobaczcie, że ten materiał kompresyjny nie jest
wszędzie na całych leginsach. Na przykład tutaj mamy znowu kompresję wbudowaną pod pośladkami, aby optycznie je podnieść, natomiast na samych pośladkach ten materiał jest znowu rozciągliwy. Możecie nawet zobaczyć, że jest on bardziej taki wiotki na pośladkach i to oznacza, że nasze pośladki idealnie wejdą w te leginsy, natomiast na dole to przeszycie, które powoduje efekt push-up, podniesie i zrobi nam taki optyczny lifting pośladków. Nogawki tych leginsów są wykonane z materiału kompresyjnego o najwyższym poziomie i idealnie wyszczuplają nam, nawet optycznie troszeczkę wydłużają nogi. Wiele pań pyta też, czy takie leginsy prześwitują, więc tutaj nie ma najmniejszej możliwości, aby te leginsy gdzieś Wam prześwitywały. One dopasowują się do ciała, następnie wyszczuplają je, opinają Was i nawet przy zrobieniu przysiadów, przy przeróżnych ćwiczeniach nie ma opcji, żeby te leginsy prześwitywały. Ja mam je już przetestowane, ja w nich trenuję już od dłuższego czasu. Kto mnie obserwuje na Instagramie, ten na pewno będzie mógł wrócić do jakichś starszych zdjęć. Jeżeli trenuję, to trenuję właśnie w marce Bocowear, a sama przeszłam też przez wiele innych marek, testowałam różne rodzaje leginsów i wiem, jak ważne jest to, aby znaleźć te leginsy tak zwane idealne. Następnie pokażę Wam wariant leginsów ze średnią kompresją. To będą te leginsy. One mają właściwości praktycznie takie same jak te z wysoką kompresją, tylko są troszkę mniej opinające. Tamten wariant był wariantem najbardziej modelującym sylwetkę, jaki możecie dostać w Bocowear. Wszystkie linki załączę Wam oczywiście w opisie pod filmikiem i podpiszę Wam, które leginsy mają wysoką, średnią i niską kompresję. Tutaj mamy średnią kompresję, natomiast znowu mamy szeroki pas, który opina brzuch. Te leginsy będą troszeczkę po prostu mniej obciskające, natomiast również modelują sylwetkę. To jest dla pań, które być może tego obciskania się na początek boją. Wysoki stan, szeroki pas wyszczuplający talię. Z tyłu w tych leginsach znowu mamy te przeszycia pod pośladkami, które powodują efekt push-up i znowu zauważcie, że tu mamy normalny materiał na pośladkach, a to przeszycie jest tylko pod pośladkami, czyli każda pani jakąkolwiek pupę by nie miała, to zmieści się śmiało w te leginsy. Nogawki znowu są wykonane z materiału kompresyjnego, wyszczuplającego nóżki, bardzo wygodne. Znowu leginsy oczywiście bezszwowe. Jeżeli nie próbowałyście nigdy takich leginsów bezszwowych, to zdecydowanie polecam Wam wypróbować, bo tak jak mówię, ja już nigdy potem nie wróciłam do normalnych leginsów. I ostatni typ leginsów to są leginsy z niskim poziomem kompresji. Żadne z tych leginsów, bez względu na to, czy to jest niski, średni, czy wysoki stan kompresji, nie prześwitują. Tutaj Wam ręczę za to. Natomiast leginsy o niskim stanie kompresji, o niskim poziomie kompresji będą po prostu bardziej miękkie, bardziej elastyczne, będzie troszeczkę mniej czuć je na skórze, bo jednak umówmy się, te leginsy na przykład, które ja mam teraz na sobie, są bardzo obciskające, one zwarto trzymają naszą skórę, trzymają nasze nogi, brzuch, talię i naprawdę dają ten efekt totalnego wyszczuplenia. Te leginsy będą najmniej wyszczuplające ze wszystkich leginsów, jakie są, natomiast przez to, że mają niski poziom kompresji, została zastosowana tutaj technologia cieniowania, która optycznie wysmukla i wydłuża nogi, to znaczy te leginsy w strategicznych miejscach będą jaśniejsze, a w strategicznych miejscach będą ciemniejsze. Jest to takie delikatne cieniowanie, które również pozwoli nam optycznie wymodelować sylwetkę bez tego wysokiego poziomu kompresji. Bardzo podobają mi się też leginsy ze względu na to, że są oryginalne. Zobaczcie tutaj na te akcenty na dole nogawki, uważam, że są naprawdę prześliczne, te leginsy są piękne, ale tak jak mówię, nie tylko chodzi o to, żeby leginsy były ładne, jak w większości firm możemy kupić ładne leginsy, z których po prostu wyleje nam się wszystko, już nigdy nie wrócimy do treningu. To są takie leginsy, w które aż chce się wskoczyć, tak jak mówię, ja wchodzę w tych leginsach na co dzień. Leginsy wykonane są z materiału termoaktywnego, znowu na pośladkach mamy tą opcję push-up, która przede wszystkim według mnie dodaje pewności siebie na treningu, dodaje troszeczkę tego, że w tych leginsach czujemy się bardziej seksowne, bardziej kobiece, co też jest ważne, aby czuć się tak na treningu i dawać z siebie wszystko. Jak widzicie, tutaj jest znowu to cieniowanie. Tutaj mam troszeczkę jaśniejszy materiał.
po środku mamy bardziej ciemny i to optycznie, jak założysz te leginsy, będzie wyszczuplało ci sylwetkę, będzie ci wydłużało nogi, wyszczuplało uda. No i tutaj znowu oczywiście wysoki stan w tych leginsach. Wszystkie leginsy z Bogwear mają wysoki stan. Tu wysoki stan i szeroki pas opinający i wyszczuplający brzuch i trzymający gdzieś tam w jednym miejscu te nasze nieszczęsne boczki. Nim przejdę do topów, zrobię tylko króciutkie podsumowanie między różnicami tych leginsów, czyli mamy wysoki, średni i niski stan kompresji, poziom kompresji. Ja jestem największą fanką leginsów z wysokim poziomem kompresji. Pamiętajcie, że wysoki poziom kompresji równa się również wspomaganie pracy mięśni, ale również szybsza regeneracja mięśni po treningu, więc oprócz tego, że wizualnie są to leginsy najbardziej modelujące sylwetkę ze wszystkich jakie są, to również mają one właściwości wspomagające nasz trening, wspomagające pracę mięśni, ale również przyspieszające regenerację po dobrym treningu. Potem mamy tą średnią kompresję, która po prostu troszkę mniej będzie opinać i na końcu najniższa kompresja, natomiast te leginsy z najniższą kompresją, tak jak Wam powiedziałam, mają też cieniowanie, metodę cieniowania, która optycznie wyszczupla nam sylwetkę, tak żeby każda Pani bez względu na to, jaki poziom kompresji sobie wybierze, mogła czuć się komfortowo na treningu. I na tą kompresję przy wyborze leginsów bardzo zwracałabym uwagę. Jeżeli chodzi o topy z Bogwear, to przede wszystkim ja jestem fanką najnowszej kolekcji. Już Wam mówię dlaczego. Przede wszystkim topy z najnowszej kolekcji są usztywniane i mają, dodają nam efektu push-up. Dużo Pań pyta o to, czy można nosić ten top bez stanika pod spodem, więc jak najbardziej możemy nosić ten top bez stanika pod spodem, dlatego że zobaczcie, jest tutaj pod spodem wbudowany pas, który będzie nam trzymał biust, do tego top jest usztywniany, miseczka jest usztywniana z delikatnym efektem push-upu, materiał jest podwójny, więc absolutnie nie musicie się bać, że bez stanika cokolwiek przez ten top będzie Wam prześwitywać, to zarówno odnośnie leginsów, jak i topów są totalnie nieprześwitujące. Znowu też top jest oczywiście bezszwowy, bo taką odzież tworzy marka Bogwear i taką odzież też Wam szczerze mówiąc polecam. Zobaczcie na tył tego topu, jest przepiękny, więc walory estetyczne też są super. Do tego materiał jest z jonami srebra, więc ten materiał zapobiega powstawaniu przykrego zapachu podczas treningu, co też uważam jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o topy. Mamy taki top na przykład w kolorze czarnym, ja mam jeszcze tutaj taki top w kolorze szarym. Na koniec chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden rodzaj topów, są to topy z długim rękawem i są to crop topy, czyli takie, które troszeczkę ciała nam pokazują, jest taka malutka przerwa między leggings a topem i tutaj mamy do tego leginsy w takim kolorze butelkowej zieleni, który wiem, że na Instagramie zrobił totalny szał, jak go kiedyś ubrałam, więc jeśli jest ktoś zainteresowany właśnie tą butelkową zielenią, a wiem, że wiele osób właśnie ten kolor sobie upodobało, to te leginsy mają najniższy poziom kompresji, natomiast mają również takie wzory, które optycznie wyszczuplają naszą sylwetkę. I tak samo top również bezszwowy, z długim rękawem, jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze pewnie w topach na ramionczkach, to myślę, że jest to fantastyczna opcja. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny, że wyjaśniłam Wam najlepiej, jak umiałam, na czym polega ta różnica między niskim, średnim i wysokim stanem kompresji w leginsach i teraz możecie już śmiało wybrać idealne leginsy dla siebie. Zostawiam Was oczywiście ze wszystkimi linkami w opisie pod filmikiem. Trzymam kciuki za Wasze postanowienia noworoczne i za to, żebyście doszły do tej swojej upragnionej, wymarzonej sylwetki. My widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia, pa!